Cześć, z tym Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, zadomiarze, w dzisiejszym odcinku zagramy naprawdę bardzo fajną mapkę, która jest stworzona przez fana gry Brawl Stars. Twórca mapy inspirował się znaną kreskówką, która nazywa się Simpsonowie i przypomina nam twarz Homera Simpsona, czyli głównego bohatera. Każdy z nas dobrze wie, że Homer Simpson tak naprawdę ma pustkę w głowie, więc w dzisiejszym odcinku zrobimy w niej porządek. O co chodzi? Za chwileczkę wszystkiego się dowiecie, jak zaczniemy grać tą przekozacką mapę. Więc jeżeli chcielibyście, abym więcej nagrywał tego typu mapek dla was, no to zostawiajcie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, no i odwiedź sklep Pixi, tak? Bo tam znajdziesz najlepsze koszulki w sieci. Teraz szybko wyłonimy dwóch zwycięzców, którzy zrobili zakupy z Conem Farel i wygrali Mega Boxa. Dziękuję za wsparcie, pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy, nagrywajcie filmiki, podsyłajcie nam e-mail kodfarel@gmail.com, a jeżeli twój krótki film pojawi się u mnie na odcinku, na samym początku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie i wita was od razu Bazik z joystickiem pod pachą, zobaczcie jaki jest przekozacki. Tutaj oczywiście musicie teraz zostawić łapeczkę w górę, bo Baz pokazuje jak się zostawia łapeczkę w górę, bo jeżeli nie zostawisz łapeczkę w górę, będziesz musiał mi tak popatrzeć mordko w oczy, głęboko. Dobra, żartowałem. Moi drodzy, dzisiaj zagramy mega śmieszną mapę. Jest to mapa, która nazywa się Homer Simpson. Jeżeli oglądaliście Simpsonów, jesteście fanami Simpsonów, tak jak ja, no to zostawiajcie łapeczkę w górę. A że jestem fanem Simpsonów, mogę udowodnić, patrzcie. Proszę bardzo. Simpsonowie, sezon 6. Oraz Simpsonowie sezon 1. Powiem wam szczerze, że bardzo ciężko jest teraz dostać płyty DVD. Powiem tak, oglądałem wszystkie sezony, ale tych płyt ani razu jeszcze nie otworzyłem, po prostu jestem kolekcjonerem i od teraz, jak przychodzą do mnie znajomi i się pytają mnie, Farel, co chciałbyś dostać na uszmy na prezent, no to mówię im, kupujcie mi dyskografię Simpsonów, bo chcę zdobyć wszystkie możliwe sezony i mieć je po prostu jako kolekcję w domu, więc taki fun fact, jeżeli chodzi o Farela. Mapa przedstawia nam twarz głównego bohatera, Homera Simpsona, który jest głową rodziny, ma córkę, syna oraz pieska. Jest pracownikiem w elektrowni jądrowej, generalnie jest też takim lekkim alkoholikiem i otyłym grubasem, który zajada się tylko i wyłącznie pączkami. I ja nawet bym potrafił zdubbingować Homera Simpsona. Uwaga! Dubbinguję. Spaghetti. Sami sprawdźcie sobie, wpiszcie Homer, spaghetti, dobra, dość tej komedii, zaczynamy, jeszcze nie grałem tej mapy, ale wygląda przekomicznie. Okej, no jak widzicie Homer Simpson z zarostem, jak najbardziej podobny, tu teraz sobie otwieramy skrzyneczkę i nie mam kompletnie pojęcia o co tu chodzi. Załadujmy sobie gadżet i lecimy, hop, dobra, hop, okej, i cofamy się, chowajmy się gdzieś tutaj, dobra, tam była jakaś bitka ostra. Łapię go. Przyciągam się. Dojadę do chłopa. Dojechałem chłopa. Okej, pięknie. Nani! Przeszyłem. Nie wiem jakim cudem. Dobra. Są dymy. I to ostre. Siema, byku. Dobra. Lu. Ciach. Porobiony. Kolejny Power Cubes na moim koncie. Powiem wam szczerze, że nie sądziłem, że uda mi się za pierwszym razem zająć już tak wysokie miejsce. Stało 3 zadymiarzy. W następnej rundzie bierzemy, tak jak Lord Kaczuch IV, bierzemy Edgara i sobie tu przeskoczymy. Będziemy się z nich po prostu wszystkich śmiać. Okej, tutaj jesteś, bestio. Przeciągam się. Ła! Padnę! Ale że Pikachu miał tyle Power Cubesów? Nie, no to jest niesamowita sprawa. Dobra, poczekajmy, zobaczmy jak to się zakończy. Okej, jest akcja, Edgar dojeżdża, Edgar! Przegrał! Edgar przegrał, no nie spodziewałbym się tego. No dobra. Tak jak mówiłem, weźmy sobie teraz może faktycznie Edgara i lecimy. Okej, lecimy z kolejnym meczykiem. Teraz, moi drodzy, trzeba poczekać na kolejne mapy stworzone przez fanów gry, przypominających postacie z bajki Simpsonowie. Czekamy teraz na Barta Simpsona, Lizę Simpson, Maggie Simpson, Merch Simpson i Flandersa, sąsiada. Okej, ja tu wskakuję, hop! Nie da się, tak? Przypał! Przypał totalny! Dlaczego nie udało mi się tu wskoczyć? Teraz skoczę. Czekaj, to strzeli! Leć, Farel! Ciach! Bomba w oku! Ale mam power cubesów! Jestem totalnym szefem! Dynamike? Siema! No tego się chyba nie spodziewał, że nagle spadnie na niego z góry Edgar. Dobra, no to mapę Edgar jest jak najbardziej OP. Okej, teraz postaramy się
wygrać Dynamikiem 4 Power Cubesy. I o to chodzi. Wskakując Homerowi Simpsonowi do głowy, do oczu dokładnie. Hop. Gadżet odpalony. Nie no. Odejdź. Hop! Jestem! Łapcie to, chamy! Od razu. I prostaki. Ten Edgar musi zginąć, bo on... Jest. Dobra, rozwalmy sobie te jeszcze czaszki. Nie wyskoczyłem. Teraz przeskoczymy do kolejnego oka. Jeju, czuję się jakbym Homerowi Simpsonowi w mózgu grzebał. Łap! Szelka, łap! Nie no, ona... Nie, co? Miała ulta! Nie! Uciekaj, Farel! Tak, dał mi wygrać! Tak, już wygrałem! Dynamikiem wskakując do oczu. Coś pięknego! No, zostaw łapeczkę w górę, bo mi się wydaje, że to była naprawdę spoko gierka. Okej. Jaka postać jeszcze skacze? Skacze jeszcze, moi kochani, Brock. Przecież Brock skacze. Brockiem też moglibyśmy wygrać, ale to będzie naprawdę mega, mega ciężkie. Jakiego tu Brocka wybieramy? Power Rangersa. A jak? Go, Power Rangers. Let's do this. No dobra, moi drodzy, tym razem postarajmy się zrobić to samo Brockiem. Brockiem możemy wskoczyć do oczu, ale wiecie, jaki jest problem? Problem jest zasadniczy taki, że pierw te oczy trzeba rozwalić, nie? Elo, dzięki Dynamike, to jest to, elo. Nie no, boję się, że Kiełek, Barley, kogo jeszcze tutaj przywieje? Nie no, zostawcie mnie. Jeszcze Penny, nie mam po prostu pytań. Ja jestem w stanie to wygrać, raz, dwa, trzy, Nitania, nie, świć mnie dobił, nity. Dlaczego? Ale to było dobre. No to teraz nam wyjdzie na pewno. Mam trzy skrzyneczki. Raz, dwa, trzy. Poczekajmy teraz na amunicję. Raz, dwa. Dobra, lecimy. Hop. I hop. Ale dym. Raz, dwa. Shelly, leżysz, Shelly. Nie gadaj głupot. O! Był tu. Take the yell. Wskoczyłem. Kurczę, że ja nie wiedziałem, że tak się da. Moi drodzy. Giniesz, Pamka, jeszcze. Zostało 3 zadymiarzy. Ja tego ulta zostawiam. Dobra, przecież się zabiję. Dobra. Nie trafiam. No po prostu jeszcze nie trafiam, ale jestem kasztanem. No odpalaj ulta. Ty albo ja. Dostał. Ale że mi kula śmignęła nad głową. Wow. Ej, na... kurczę. Ten mecz był naprawdę dobry, więc... Jak nie zostawiłeś łapki po poprzednim meczu, to teraz to zrób, byku. Nice. Także, moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że się tak samo wspaniale bawiliście jak ja i że zrobiliśmy w końcu porządek w głowie Homera Simpsona. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Zapraszam też wszystkich na pixshop.pl. Link znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.